Cześć, witam wszystkich. Znowu powtórzyła się historia, idę lasem. Zauważyłem bielejące gałęzie. Podchodzę bliżej, patrzę, no nie do wiary, leży tyczka znowu. Naprawdę, no kurczę. Świetnie zachowany usmak. Ale się cieszę. Kolejny stary zrzut. No mam takie szczęście ostatnio do zrzutów. Chodzę dużo po lesie do fotopułapek. A udaje mi się w nowych rejonach napotkać po prostu zrzuty. Bardzo ładny, długi oczniak. 20 parę centymetrów. Opierak. I w koronie mamy dwa groty. Raz, dwa, trzy, cztery. Usmak. Róża jest, ładnie jest niepogryziony, no niesamowite. Pora go podnieść. Leży tyle. Są jednak zrzuty przeznaczone typowo dla kogoś. Leżą tyle czasu. Oj, jakie odleżane już. Ale ładnie uperlony jest z drugiej strony. Bardzo ładna tyczka. Widzę, że jest zarys na dziesiątaka. Zarys na boczniaka. Bardzo ładna tyka. Położę ją. O, super. Delikatna kosmetyka. Umyć. I piękny zrzut do kolekcji. Szeroki w koronie. Zdrowy byk widać. Będzie ładnie nakładał. Zobaczmy różę. O. Jest róża. Nie jest uszkodzona. Przemyć, przeczyścić. I ładna tyczka. Nie wiem, ile może mieć. Zważę w domu, to na pewno dodam do tytułu filmu. Fajnie, cieszę się bardzo. Super. Ładnie uperlona, tak jak powiedziałem. Fajnie. Ruszam dalej, może jest tu gdzieś drugi do pary. Co z tego, że zeszłoroczny, ale jak leży jeden, może i gdzieś w pobliżu zrzucił drugiego. Zrobimy parę zdjęć i kończymy. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Dasz bur wszystkim. Cześć.